Poznań. Pylkon. Witam wszystkich z Cytena Dagas 21 i byłem w Poznaniu. Ten typ materiału ostatnio był dawno temu, konkretnie w materiału o Łodzi. No ale jako, że miałem teraz piękny wyjazd, no to musiałem coś nagrać na ten temat. Tak, byłem po raz pierwszy na Pylkonie. Sam w życiu miałem kontakt z konwentami, choć był on niewielki, no bo ograniczył się do Dwutaktu, Kopernikonu i Polkonu. Ać się każdy z tych konwentów bardzo miło wspominam, jednakże ciekawe było w końcu być na tak dużym konwencie, zdecydowanie szczególnie tym, który jest tak po prostu znany, lubiany i tak dalej. No ale udało się pojechać. Mój tata wyjątko podwiózł mnie, wiem, w drugą stronę. Jestem mu ogromnie wdzięczny, tak jak przy Łodzi. I był z nami Apip2001, któremu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Zdecydowanie był wspaniałym kompanem i ja sam bym zdecydowanie czuł się samotny sporo czasu. Więc jeszcze raz dziękuję po prostu. Zresztą sam wiem, że też jesteś zadowolony z tego, chociażby z łupów, które zdobyłeś, a to później. A więc zacznijmy od tego, co chyba najbardziej oczywiste, czyli kolejki. Oczywiście nie jestem w stanie tutaj gadać o tym, jak ta edycja porównuje się z poprzednimi. No nie, byłem pierwszy raz, ale na pewno muszę powiedzieć, że kolejka była długa. Od samego wejścia do końca kolejki przeszedłem się pieszo 8 minut, a następnie 40 minut stałem w kolejce. Choć o dziwo nie było to tak tragiczne. W sensie nastawiałem się na najgorsze, na cierpienie po prostu nie powiem już co. Ale gadałem wspólnie za pilem, patrzyliśmy na cosplay ludzi i jakoś się przeżyło na szczęście, chociaż znacznie gorzej musieli się czuć ludzie, którzy byli ubrani, wiadomo, w te zbroje, inne stroje i tak dalej. Ja im tutaj strasznie współczułem. W sumie, kto wie, jak niektórzy nie skończyli tej imprezy. Kto wie. Naprawdę, było po prostu bardzo gorąco, szczególnie w niedzielę. No ale, wytrzymałem. No i już tam koło tej 10.30 lub przed 11.00. Byliśmy w środku z identyfikatorami. No i przyszedł ten moment, żeby się zdecydować, co dalej. O 12.00 miała być jedna prelekcja, na którą chcieliśmy pójść, konkretnie o Fullmetal Alchemist, The Musical. Więc stwierdziliśmy, że ten czas po prostu poświęcimy się pochodzić. I te. Najpierwsza była stała wystawców. I ta stała wystawców. Wiedziałem, że będzie tłum. To było oczywiste. Jasne, że tak. Ale dopiero jak już się jest w tym tłumie, to wtedy tak dochodzi do człowieka, o kurde, ilu ludzi. No było wiele ludzi. Zarówno wtedy o 11, jak i później o 17, jak byliśmy. W zasadzie człowiek stary był w ruchu, nie był w stanie po prostu dłużej popatrzeć na coś, obadać. Nie, ciągle w ruchu i tak nie spędziłem każdego punktu nawet, czego później żałowałem. No i ja sam na początku ze starych wystawców nic nie kupiłem. Można powiedzieć, że moje pieniądze wtedy przetrwały jeszcze. Jeszcze. Co innego u Apila. Powiedział w pewnym momencie mi, jak tylko znajdę jakiegoś pluszaka Sonika, to nieważne w jakiej cenie nie będzie i jak nie będzie, to go kupię. No i parę minut później mówię do niego, o patrz, na lewą, pluszowy Sonic. No i kupił od razu, oczywiście, że tak. Wspaniały, duży pluszowy Sonic. No ale zazdrościłem, ale moja kasa została przeznaczona później na inne rzeczy. O tym później. Później stwierdziliśmy zaś Games Room. Otóż można było wypożyczać gry planszowe. Gdybym był dłużej na Pyrkonie, to zdecydowanie bym był skłonny coś wypożyczyć i sprawdzić. Zresztą w tym roku troszeczkę jestem chętniejszy na sprawdzanie planszówek, których nigdy nie znałem, nie kojarzyłem. No ale nie było czasu. Oczywiście, że tak. Byłem cały dzień, ale człowiek skupił się na innych rzeczach. Więc stwierdziłem, że spróbuję złapać znajomych. Tych, których znam z Twittera, którzy byli na Pyrkonie. No i napisałem do Sobczyka, gdzie jesteście?
Napisał, że przy pomniku Homelanda na rynku. Niestety ja, jako że nie znałem dobrze tego terenu, to niewiele mi to powiedziało i parę minut błądziłem za pilem, dopóki w końcu ich nie znaleźliśmy przed 12. To oznacza, że już na Pyrexia w sumie to nie poszliśmy, ale przyjemnie spędziliśmy czas siedząc w cieniu, pod ścianą. Mniej więcej dało się w ten sposób wytrwać, to nie? No trzeba przyznać, że w budynkach było przyjemnie. Tam klimatyzacja dobrze działała, więc człowiek nie narzekał. Ale tak spędziliśmy czas gadając sobie do 14 i wtedy poszliśmy na Pyrexię, moją pierwszą. I była to Pyrexia, powiedzmy, przez, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, Michała Wolskiego i Radosława Pisulę. No, trzeba przyznać, że spotkanie Radka było dla mnie ogromnie ważne. To już był jedyny człowiek, członek napisów końcowych, którego nie spotkałem na żywo. Tak, już widziałem wszystkich. Widziałem Adama, Oskara, Łukasza, Pawła, Maltę. Radka jeszcze nie. Miała być kiedyś w Toruniu, nie wyszło. Ale w końcu udało się. Projekcja była piękna o podkradaniu sobie bohaterów. DC Marvel, Marvel DC, co nie? I dowiedziałem się, że istnieje potężny Haywire. Człowiek, który tworzy drut kolczasty. Wspaniała postać, absolutnie. No i co? Zrobiłem sobie zdjęcie z Radkiem, mogłem mu osobiście powiedzieć, że Adam Wingard jest piękny człowiek, a Death Note jeszcze piękniejszy film. Poczułem się spełniony. Teraz już mogę umrzeć tak naprawdę usatysfakcjonowany z tym życiem. Zresztą, jak to w filmie, siedząc obok mnie na Pyrexii, powiedział, jeszcze nigdy nie byłem tak blisko Boga. I to była prawda, absolutnie. Więc to była pierwsza Pyrexia. Następna była konferencja wydawnictw mangowych. Pracowałem w strefie mangi i anime. Była taka duża aura. Nie było to zamknięte pomieszczenie sam w sobie, więc dźwięk się tak rozchodził, że trochę ciężko było usłyszeć, co mówili. Niestety. Na szczęście następna konferencja prowadzona w tym samym miejscu już była lepiej słyszalna, ale to za chwilę, to za chwilę. Tak, konferencja wydawnictw mangowych. Dowiedziałem się chociażby o tym, że wydawanie light noveli jest absolutnym piekłem, szczególnie z perspektywy tłumaczy. To raczej nie powinno mnie dziwić, ale fajnie było usłyszeć te parę rzeczy, tak. Jakie jest ich doświadczenie, kierunek na przyszłość. Ja zdecydowanie byłem zadowolony z tego, co usłyszałem. Ale Pyrexia trwała 2 godziny, a my byliśmy 1 godzinę. Stwierdziliśmy, że jeszcze wykorzystamy czas, żeby nieco pochodzić. Apil zaliczył zdjęcie z broją Ala, z musicalu Fullmetal Alchemist. Ale poszliśmy jeszcze raz na salę wystawców. Ludzi dalej, bo od groma oczywiście, kto by pomyślał. A ja sam w końcu podałem się i wydałem kasę. Jej. No ja sądzę, że musiałem, co nie? Jak sobie inaczej. I cóż to mogło być? A więc, na ten początek. Sas. Tak, kupiłem sobie figurkę crewmate'a, bo czemu nie? Ja czasem lubię takie drobne, urocze rzeczy. Chciałem mieć też coś takiego. Ja już to wyciągnę. Tak. Będzie mi teraz towarzyszył stale. Uroczy. No, za 20 zł się trafiło. Tam były jeszcze zestawy po więcej figurek, ale mi wystarczy jeden. Gdybym miał więcej, to byłoby tutaj zwyczajnie zbyt podejrzanie w pokoju. Teraz, co mogło być następne? Otóż, wydawnictwa mangowe miały swoje stoiska. Konkretnie Studio JG, Vaneko i Kotoi. Od Kotoi bardzo mnie kusił Miecz Nieśmiertelnego, który miał swoją premierę w twardej oprawie między innymi. No i gdybym nie wydał tej kasy, to pewnie bym go kupił, więc trochę żałuję, to prawda, ale ja sam, a więc byłem na stoisku Jaty. No i nie byłbym sobą, jakbym sobie nie kupił jakieś przypinki. Nie byłbym sobą. To jest Mochi z Hanako. Ja sam jestem
Myślę, że chyba mogę powiedzieć fanem Hanako, Sei. Mam chociażby ten artbook, co nie? No jakąś przypinkę musiałem mieć, no to wziąłem. A później doszły jeszcze mangi. Jest Kaguya. Kaguya zbieram, wiadomo, regularnie, więc kolejny tom do kolekcji, co nie? Wspaniały tom. Tutaj się kończy drugi sezon i są skrawki trzeciego. Chyba jeden z moich ulubionych tomów w tej serii, przynajmniej tych wczesnych. Poza tym, czwarty tom, Kaiju numer 8. O wrażeniach z tej serii pisałem dość niedawno. Jest ona zaskakująco niezła, w sensie ja może aż tak nie przepadam za shonenami, tymi też dużymi, ale ten jeden zdaje mi się wpisywać w mój gust. Może dlatego, bo Kaiju to jest super tematyka i to, co napisałem w moich wrażeniach, to byłaby naprawdę dobra aktorska adaptacja. Gdyby z tego porządny blockbuster hollywoodzki, to no to byłoby bardzo dobrze, ale nie będzie, bo nigdy nie powstanie, a przynajmniej tak myślę. Ale przy zakupie 5 mang na stoisku Yaty dostawało się specjalną torbę, wachlarz i kopertę. Ja kupiłem dwie mangi. Apil wspomógł mnie i kupił sobie pierwszy tom Fairy Tail oraz dwa tomy Kaguya, pierwsze. No i podzieliłem się z nim zdobyczami z koperty, właśnie z bonusami. Ja lubię te koperty, a za bardzo nawet może. I co my tu mieliśmy? Była chociażby, dwustronna karta Yaty. Najważniejsze. Zakładka z Danganronpy. Jako fan mam kolejną rzecz, więc super. Znaczy, żeby co, mam dużo zakładek, ale kolejna, czemu nie? Poza tym, naklejka. Zobaczę. Zakładka Seven Deadly Sins. Ja z tej akurat nie oglądam, nie czytam. Wiem, że by mi się nie podobała po prostu. I jest jeszcze Notes. Spoko, czemu nie? Po prostu. Apis sobie zachował parę rzeczy, m.in. wachlarz i w ogóle jak się chodziło po Pyrkonie, to można było zauważyć, że wiele osób miało wachlarz, więc ja ta naprawdę dobrze wiedziała, czy się przyda ludziom. Zdecydowanie. Ja sam zresztą trochę korzystałem z tego wachlarza. No i jest właśnie ta torba. Fajnie. Dobrze mieć jeszcze jakąś torbę. Ale to i tak nie są najważniejsze rzeczy, jakie kupiłem. Otóż wspomniałem nieco o planszówkach, że starałem się trochę interesować bardziej ostatnio. I byłem na stoisku Galaty, czy Galakty? Tak, Galakty, dobrze pamiętam. I kupiłem sobie to cudo. Tak, to jest Katan, zestaw osadnika. A więc, nie wiem ile osób kojarzy Katana, ja tutaj nie będę specjalnie tłumaczył nic. Jedynie powiem, że to specjalny zestaw, właśnie. Jest podstawka, rozszerzenie żeglarzy i dwa scenariusze. I to wszystko jest w niejako uszkodzonym pudełku, choć jest ono w bardzo dobrym stanie. I kosztowało mnie 80 zł mniej niż normalnie by kosztowało. Zawsze chciałem mieć katana z braćmi, często grałem się w pożyczonego, dobrze go mieć. Wtedy porządne wydanie, spore pudełko. Tak, zdecydowanie spore. Więc ogromnie się cieszę z tego zakupu. Zdecydowanie. To już był ten moment, kiedy zaczyna mi brakować pieniędzy. Ale byłem właśnie na stałej wystawce od gwiazd. I następnie poszliśmy na trzecią prelekcję, już ostatnią, jaką zaliczyliśmy wtedy. A więc, jest taki tłumacz, Paweł Dybała. Możecie go znać za wiele mangi od PF-u, na przykład Atak Tytanów, One Punch Man, Fullmetal Alchemist. I miał prelekcję o tym, jak ukryć płeć w mandze. Bardzo ciekawa kwestia, która daje dużo wglądu w
To, z jakimi zmaganiami mogą się zmierzać tłumacze w przypadku takich tytułów. Więc tak, zdecydowanie byłem zadowolony. Absolutnie. I to była ostatnia prelekcja. Chcieliśmy być jeszcze nieco do wieczora, ale gdyby spędzić jeszcze więcej czasu, to byśmy wrócili bardzo, bardzo późno. A to mi się średnio widziało, po prostu. Dlatego o 19. Już koło 19 ruszyliśmy z powrotem i to zabrzmi śmiesznie, ale potrzebowałem pójść do multikina, zajrzeć po ulotki. Wiem, to brzmi głupio, ale jestem kolekcjonerem ulotek i niestety jedyne ulotki w moim mieście, które ma kino studyjne, Cinema City, to ulotki od Gutek Film, od Nowych Horyzontów, lepsze niż nic, ale za mało. A tak się składa, że UIP ma także ulotki i... Dajcie moment. Ot. Mam ulotkę czarnego telefonu i minionku. Black. Ale lepsze to niż nic. A akurat czarny telefon widziałem tuż przed Pyrkonem. Niezły film, polecam, zdecydowanie. Więc tak, dostałem po prostu, chciałem mieć jeszcze jakieś ulotki. Mam nadzieję, że jak kiedyś będę w jakimś innym mieście poza Toruniem, to już będę mógł mieć stale przypływ ulotek. Przydałoby się, absolutnie. A ostatnim punktem w Poznaniu był seks. Wow, kto pomyślał? Radagast pojechał do seksa? Dziwne. Nie, wcale nie. Oczywiste nawet. I teraz. W seksie spędziłem bardzo niewiele czasu. W zasadzie to się spieszyliśmy, bo już zostało nam 20 minut przed zamknięciem. Miałem jedną rzecz, którą chciałem bardzo kupić, w sensie wiedziałem, że będzie dostępna, więc po prostu przyszedłem ją kupić i... Chodzi o... PlayStation All Stars Battle Royale. To jest ten gość z Smash, jak to ludzie mówią, ale... Miałem okazję w niego grać już od dwójki przyjaciół i... Zawsze bawiłem się bardzo dobrze na tej grze. Dobra rzecz, imprezowa. Ja najczęściej grałem tym. Raidenem. Tak, zawsze byłem grać Raidenem, nawet kiedy Metal Gear Rising było mi obce. A kiedy już jest mi znane, no to tym bardziej. Oczywiście, że tak. Stan pudełka nie jest niestety specjalnie dobry. Tu jest jedna rzecz, którą już można dostrzec. Co nie? Bo nie prezentuje się to tak sobie, chociaż jest to polskie wydanie, które jest coraz rzadsze, więc dobrze je mieć. Tego. Nie jest w dobrym stanie, to prawda. Ale mówię, jest coraz rzadsze. Chciałem je już mieć, żeby móc powiedzieć, że tak. Kupiłem je, kiedy się jeszcze dało. Grałem trochę o przyjaciół, ale potrzebowałem mieć. Ale. To, czego się nie spodziewałem, to to, że tuż przed jeszcze podejściem do kasy i kupieniem tego, co będę chciał, z Netherealitas, którego w życiu nie spodziewałem się. Chodzi o Krain Freeman, wybrany. Niektórym chyba nic to nie powie, nie skojarzą. A więc, temat tego filmu zahaczyłem bardzo szybciutko w mojej historii aktorskich adaptacji mang. Tak, to jest jedna z pierwszych aktorskich adaptacji mang spoza Japonii, konkretniej z... Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że z Kanady, bo tak przynajmniej kojarzyłem. Nie było to do końca USA, jak przy Wojowniku Gwiazdy Północy, przy Gajwerze. A tak. To wydanie jest teraz rzadsze. Serio, przynajmniej polskie, no bo zagraniczne to jeszcze w miarę łatwo. Ale z polskim jest coraz ciężej. No i patrzę. Jest! Za 25 zł. Co tu się wydarzyło? Jedyna sztuka w Polsce, w seksie. Ha, ha! Taki fight. Nie, naprawdę. Teraz ta kolekcja się rozrasta u mnie. Więc jestem absolutnie szczęśliwy. Prawda, nie wiem jaki będzie film, pewnie słaby, ale... Ale cieszę się, oj bardzo. Nie, naprawdę. Z tego teksta wyszedłem po prostu jako szczęśliwszy człowiek i tyle.
Więc tak. To w zasadzie sprawia, że mam już. Och, młode. Chyba wszystkie polskie wydania aktorskich adaptacji mang. Mogę się mylić. Jak najbardziej, ale. A, dobra, brakuje mi drugiej Azumi. To akurat prawda w sumie. I pewnie czegoś jeszcze. Ale i tak ta kolekcja coraz bardziej się zawęża. Więc jest nieźle. Może w przyszłości będę zagraniczne wydania zbierał. Może tak. Ale to zakończyło mój dzień w Poznaniu. Już na pyko nie wracałem. I oznacza to tyle, że teraz muszę podziękować jeszcze tym paru osobom, które spotkałem i jestem pewien, że wypowiem wasze nazwy źle. Bywa. Przepraszam bardzo. A więc na pewno dziękuję Sobczykowi, Filmerowi, w sumie to super, Gutosławie, Niemarudzie, Karstej, Herbantix Heart, Lusotini i paru innym osobom, które prawdopodobnie się spotkałem po drodze. Żałuję, że nie widziałem Barta G, Pawła Nasiego, Dajka Archona. Widziałem Zagranika, niestety nie podszedłem, żałuję. Ale wciąż. A jeszcze Piotr J, tak, mam nadzieję, dobrze pamiętam. Nie, raczej dobrze pamiętam. Tak, niestety nie udało mi się wszystkich spotkać. Szkoda, szkoda. No. W przyszłym roku może się uda, mam nadzieję. No i kto wie, może będzie też więcej osób, których nie było w tym roku. To byłoby super. Ale część jeszcze spotkam, na przykład na Nowych Horyzontach w tym roku. Poza tym, bardzo bym chciał być na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, ale nie obiecuję, że będę. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ot. Właśnie, tym paru osobom, które spotkałem, serio dziękuję. Wspaniale było pochodzić po Pyrkonie, pogadać, w końcu na żywo, absolutnie. Choć w sumie to super z Dominikiem, akurat nie pierwszy raz, drugi. Ale przecież miło było się zobaczyć. Także to podsumowuje moją wyprawę do Poznania. Ciekawe, kiedy będzie następny materiał. Nie wiem, wiem kiedy będzie, a więc byłem w Wrocławiu, jak już się wszystko uda. Ale to będzie sierpień. Mam nadzieję, że materiał się podobał, chociaż zgaduję, że tak jak ten o Łodzi było amatorsko, było słabo. Ja, ale wciąż chciałem nagrać, absolutnie, więc ja. Jeszcze raz dzięki wszystkim, było wspaniale. Pomimo różnych problemów, ale wydaje mi się, że o tych problemach powinni gadać ludzie trochę bardziej obeznani w temacie ode mnie. Także dzięki za wysłuchanie. Z tej strony była Ragaz 21 i do następnego.